Jacek Dukaj stwierdził, że wkraczamy w epokę po piśmie. Swoją tezę ogłosił w książce o tytule Po piśmie. Tym samym potwierdził, że to ciągle jednak książka jest najważniejszym medium, które wprowadza do debaty ważne koncepcje, odważne hipotezy. Pomaga nam zrozumieć złożoną rzeczywistość. My w Fundacji Batorego nie mamy wątpliwości, że tak ciągle jest i że tak jeszcze długo będzie, że to książki będą, książka będzie tym wehikułem, który będzie inicjował debatę publiczną na ważne tematy i dlatego ustanowiliśmy nagrodę imienia Marcina Króla. Ta nagroda nagradza autorów, autorki najważniejszych książkowych publikacji, jakie ukazały się w Polsce w mijającym roku i ta nagroda też służy animacji debaty o książkach znaczących. Nagrodzić możemy tylko jedną, zawsze ukazuje się ich więcej i, i tych powodów do rozmowy, dematy jest, jest więcej. Zapraszamy do udziału w debacie Bilans Idei 2022. Udział w niej wezmą przedstawiciele, przedstawicielki 13 środowisk ideotwórczych, które na co dzień Analizują to, co w ruchu wydawniczym się pokazuje. Poprosiliśmy ich o przygotowanie swoich rekomendacji książek, które miały znaczenie, które mają znaczenie, a zostały opublikowane w 2022 roku. Zapraszamy też Państwa do wzięcia udziału w tej właśnie swoistej selekcji, wskazywaniu tego, co było w, na w rynku wydawniczym w mijającym roku najważniejszego to co państwa zdaniem pomogło zrozumieć rzeczywistość to co pomaga patrzeć w przyszłość i tworzyć scenariusze tego co może się wydarzyć